Heja! Ludzie i ludziska! Z tej strony Recek i witam was w kolejnym odcinku z serii Need for Speed Carbon. I dzisiaj rozpoczynamy atak na kolejną dzielnicę. Można powiedzieć, że już praktycznie połowa gry za nami, gdyż przejęliśmy już dwie dzielnice z czterech, jakie są w grze. A dzisiaj bierzemy się za dzielnicę Campton, należącą do gangu 21st Street Crew, którą to właśnie dzisiaj poznamy, tą ekipę. Generalnie jest to dzielnica taka bardziej industrialna. Wcześniej mieliśmy do czynienia ze Śródmieściem, czyli taka dzielnica biznesowa. Mieliśmy też do czynienia potem jeszcze z dzielnicą taką bogaczy, taki, nie wiem, Hollywood, czy tam jak to się nazywa. Ale te wszystkie Hollywood Hills i takie tam, gdzie gwiazdy mieszkają. A tym razem wchodzimy w klimaty bardziej industrialne. O właśnie, tak jak widzicie tutaj. I weźmiemy się za momencik, za nasz pierwszy wyścig właśnie w tej dzielnicy. I ktoś mnie tu już generalnie goni, żeby mnie wyzwać do pojedynku. Ktoś na zasadzie, wbiłeś na mój teren, to cię teraz muszę dogonić i przez to będziesz musiał stanąć do walki ze mną, gdyż nie możesz sobie tak po prostu jeździć po moim terenie, bo to jest mój teren. I policja się mną zainteresowała, ale na szczęście dojechałem do pierwszego wyścigu. Proszę się zamknąć łaskawie. Uuu, nitro i opony, lovely, pakiet. Uliczny to nie opłaca się, ale i tak muszę to odblokować, żeby przejąć tą dzielnicę. Zatem, jak wiecie, w poprzednim odcinku też zatrudniłem Colina, czyli który jest drafterem, czyli mój nowy pomocnik. W ogóle już nastała permanentna zmiana na tym stanowisku, przynajmniej do pewnego momentu. Chociaż nie wiem, czy to się zmieni. Przed filmikowałem też trochę właśnie poruszaka Colina, ale nie wiem, czy zrobię to w taki sposób, jak dokładnie chciałem. I doskonałego startu niestety, ale nie ma! I zaczynamy wyścig na torze. Już się zapoznajemy właśnie z warunkami panującymi tutaj. Dużo ostrych zakrętów. Dobrze, że przynajmniej popracowałem trochę nad moim Porsche Caymanem. I teraz można powiedzieć, że on jest bardziej sterowny. Chociaż nie wiem, czy chyba będzie jeszcze trochę pracy nad nim, aczkolwiek efekty są już w miarę zadowalające. Ale generalnie widzę, że ten Dodge Charger tutaj to zajebania. Nie żeby coś, ale po prostu on zajebania jak głupi. Colin, podjedź tutaj proszę trochę bardziej. Zatrudnię cię w ekipie. Teraz jesteś ty moim kierowcą, a nie Neville, który był beznadziejnym pomocnikiem. No chyba, że chcesz przejąć to miano. Że teraz ty chcesz zostać właśnie beznadziejnym pomocnikiem zamiast Neville'a. Co by było trochę tak nie w smak, to by mnie trochę zasmuciło niestety, gdybyś się ty okazał właśnie beznadziejnym pomocnikiem, bo ja cię tu w super latychowach w ogóle przedstawiam, że jesteś taki super w ogóle, taki zarąbisty pomocnik, że ja nie mogę. Chyba nie uniknę policji dzisiaj. Niestety, ale będzie to awykonalne. Spokojnie, jedziemy. Bez spiny. Colin, jedziesz tutaj. Rozpędź się. No. Colin, do mnie. Dobra, dobry Colin. Teraz jedziemy, się rozpędzimy trochę. Okej. Dobra, jakoś to idzie. Dobra, na razie niech się wstrzyma. Chłopak z nerwami, z emocjami, tak znacz się. Wypadałoby się trochę rozpędzić. Dobra, jedziemy. Ciekawe tylko, co ta ikonka oznacza, bo już sam nie wiem tak naprawdę. Dobra, już złapałem. Złapałem trochę wiatru we włosy. I... jedziemy! I patrzcie po prostu, magia, już ile jadę dzięki właśnie Colinowi, który mnie po prostu wystrzelił jak katapulta. Dzięki temu, że jechałem w jego strumieniu powietrza, kiedy ten był aktywny. Po prostu magia draftera. Colin, chodź tu! Ratuj mnie! Pomocy! Dobra, dawaj. Pięknie, jedziemy. No. Co mnie ten... co za parszywa gnida, no naprawdę. Dobra i wystrzel mnie! Pięknie! To jest właśnie ten kop, na który tak długo czekałem. Współpraca człowieka i maszyny. Dobra, jeszcze trochę. Colin, jedziesz. Podjedź tu. Pięknie. Ładuj. Pięknie, jedziemy. Cały czas się rozpędzamy. Nie ma lipy po prostu. Piękny wyskok. Sprint do mety. Ostatnie kasznięcie nitro i meta. Jest! Właśnie o takie coś mi chodziło, żeby była taka rywalizacja! Ale części mnie póki co nie interesują. Gdyż są one za słabe po prostu, najzwyczajniej w świecie. I zainteresowała się nami właśnie 21st Street Crew. No nowy lakier, albo dobra nie, bo i tak już jest porysowany mój Porszak. Yeah, I heard you were in town. Go back.
A ty jesteś niewyraźna. Weź rutinoskorbin. I poznajemy trzecią ekipę w mieście, czyli właśnie 21st Street Crew i jej szefową. Tak patrzałem, spojrzałem się przez chwilę i Angie trochę mi przypomina Amy Winehouse, czyż nie? Dobra, nieważne. Taki tam żarcik sytuacji! Było blisko. Ale dobra, weźmy się za kolejne wejście, którym tym razem będzie. Może... O, punkt kontrolny. Do odblokowania naklejki, paski, a tutaj... Pewnie jakaś część do elementów wizualnych. Lakier metaliczny. Dobra, niech będą naklejki. Jakoś mi się to bardziej widzi. Ach, jest nasz piękny porszaczek! Dobra, jedziemy i... Jest perfekcyjny start! Teraz tylko byle dojechać do mety. O kurde, już pierwszy punkt kontrolny? W ogóle tak szybko? Nie no, masakra jakaś. Dobra, 20 sekund. Oj, coś mi mówi, że to będzie wyjątkowo szybki wyścig. To będzie coś naprawdę krótkiego. W ogóle jeszcze deszcz zaczął padać. W ogóle te wszystkie deszcze, ten sezon na huragany. I jeszcze trochę czasu nawet udało mi się zyskać. Minimum, ale zawsze coś. Ale najważniejsze jest to, że wyszedłem na plus. Ała! To zabolało mnie niestety. I wow, 6 punktów kontrolnych. I znowu wyjdę na plus. Jak najbardziej. Ej nie, no coś się nie postarali z tą trasą. No strasznie szybko ona idzie, strasznie krótka. Masakra jakaś po prostu, no taka fest. Dobra, 25 sekund, okej, znowu zyskałem. Dobra, tędy. O matko, to był błąd. Ała. Dobra, to był błąd ze względu właśnie na ten zakręt. A szkoda, by się Colin tutaj przydał. Chociaż nie, to ma sprawdzić moje umiejętności jazdy i kontroli samochodu. To też w sumie makes sense. I zostało nam niewiele czasu, chociaż nie, w sumie zostało dość sporo, bo... Mamy jeszcze 40 sekund na dojechanie do mety. Także jest gitens i i jest metunia. A cię biedny porszaczku porysowałem. Wybacz mi. Ukończyłeś w czasie 33.70, okej. I są naklejki. Terytorium przejęte, jak najbardziej. Nagroda Volkswagen Golf R32. Jak widzicie, coraz więcej należy do nas. Niedługo po prostu będzie całe miasto nasze, ale to jeszcze trochę czasu musi zająć. Nie, dziękuję. Nie interesuje mnie to. Ale weźmy ostatni wyścig, którym jest sprint. Przenieś się do miejsca jak najbardziej. I co nam przyniesie właśnie ostatnia konkurencja dzisiaj? Czy będzie to w miarę spokojnie, czy może niekoniecznie? Na pewno będzie dużo ostrych zakrętów. To jest po prostu pewniak. Ale taki pewny pewniak. I trochę za późno z tym się zagalopowałem. Trochę za duże obroty jak na doskonały start. No, dzisiaj coś mi od nie wychodzi. Przyznaję otwarcie. Po prostu ten doskonały start mi nie wychodzi. Jedziesz. Kurde, coś mi mówi, że te trasy są strasznie krótkie tutaj. Ja rozumiem, że taka dzielnica i ogólnie taka sytuacja. Ale bez przesady, no okej, Colin jest już w miarę przede mną, znaczy się za mną, ale jest blisko mnie po prostu. O, właśnie tak się chciałem wyrazić. Colin, chodź tu! Dobra. Chodź, wyprzedź mnie. Daj mi trochę swojego tunelu aerodynamicznego. Niech się rozpędźmy. Teraz tylko zakręt i... Yes! O, jeszcze trochę. Dud, chodź tu. Dobra, pięknie. Wow, shit. Dobra, jedziemy, spokojnie. Wszystko pod kontrolą, jeść. Wow, pięknie, po prostu. Dobra, pięknie. I wystrzeliwujemy do przodu. Niczym rakieta. Koop znowu. Ha, nie, no, po prostu taki właśnie koop między sztuczną inteligencją, a właśnie żywym graczem. Dobra, jeszcze trochę, wytrzymaj, Colin! Nie no, jak on mnie pięknie ciągnie w ogóle! Super!
To może mi nawet pomóc, jeśli chodzi o pokonywanie zakrętów. O, wow, 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 wow. Colin, gdzie jesteś? Dobra, użyć trochę. Będzie trochę ciasno, będzie trochę niebezpiecznie. I teraz nitro! No jedziemy, jedziemy, szybko, szybko. Już widzicie, jakie prędkości. Wszystko to dzięki naszemu pomocnikowi Colinowi. Po prostu to jest właśnie pomocnik. Właśnie tego oczekiwam od Neville'a. Pełnej współpracy. Po prostu to jest to, na co czekałem. Woo! Właśnie tak się wygrywa. A poza tym... Nie, co ja miałem powiedzieć? Ała! I... Uf! Tym razem mnie nie porysowałem. Ale jej! To jest po prostu cudne. To jest po prostu coś pięknego, to co się tu dzieje. No naprawdę. Uhuhuhuhu! Ja już po prostu nie mam nic do gadania tutaj. Po prostu właśnie dlatego uwielbiam drafterów. Dobra, wiecie co? A, wjadę sobie tutaj, bo mogę. Błagam, gro, nie skraszuj się, gro, proszę ja ciebie. Udało się. Chevy Camaro, co my tu mamy w ogóle? Z ciekawości zobaczę. Mitsubishi Eclipse, Volkswagen Golfer 32 za 40 kafli, Lotus Eliska, Renault Clio. W sumie to wiele nie ma. A muscle jakiś jest? Tuningowane. No nie, no w sumie byłem w takiej dzielnicy, że są praktycznie same tuningowane i egzotyczne. Jeśli chodzi o drugi poziom samochodów. Ale dobra, myślę, że zakończymy sobie w tym miejscu właśnie ten odcinek z serii Need for Speed Carbon. Zatem dziękuję wam wszystkim serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Ja jestem Recek, trzymajcie się i czołem!